Dziś druga część wykładu poświęconego matematyce praw potęgowych. Poprzedni wykład skończyliśmy dyskusją o związku pomiędzy rozkładem Zipfa i rozkładem Pareto. Nasuwa się pytanie, w jaki sposób, mając jakieś dane empiryczne, możemy stwierdzić, czy dany rozkład ma charakter potęgowy? Czy wystarczy po prostu zliczyć częstość występowania każdej wartości i na tej podstawie spróbować dopasować rozkład potęgowy? Oczywiście, gdybyśmy tak zrobili, to dla dużego n faktycznie w granicy uzyskamy rozkład prawdopodobieństwa i moglibyśmy w ten sposób postarać się oszacować prawdopodobieństwo, że zmienna przyjmie określoną wartość x, licząc ile razy ta wartość x wystąpi w próbce, dzieląc to przez rozmiar próbki. Rzecz jasna, to miałoby sens tylko w przypadku, gdyby ta próbka była bardzo duża. Niestety, z takim podejściem wiąże się jeden bardzo poważny problem, mianowicie wiele zjawisk, a można nawet lepiej powiedzieć większość zjawisk, jest opisanych rozkładem potęgowym w granicy ogromnych, bardzo rzadkich zdarzeń. Przypomnijcie sobie, kiedy mówiliśmy o zjawiskach, które posiadają rozkład potęgowy. Okazuje się, że w tym rozkładzie, ten rozkład gwarantuje, że zmienna losowa przyjmie bardzo, bardzo rzadko, ale przyjmie bardzo rzadkie wartości. Tak? Mówiliśmy sobie o tym, że ten rozkład niejako gwarantuje, że pojawi się wojna, która będzie miała bardzo dużą liczbę ofiar, że pojawi się trzęsienie ziemi o dużej magnitudzie, czy też pojawi się prędzej czy później pożar lasu, który strawi dużą część lasu. Oznacza to, że żeby faktycznie sprawdzić, czy mamy do czynienia z rozkładem potęgowym, musielibyśmy dysponować naprawdę bardzo, bardzo dużą próbką. To po pierwsze. Po drugie, niestety w rozkładzie potęgowym występuje pewna zdumiewająca zależność pomiędzy największą obserwowaną wartością a rozmiarem próbki. Jeżeli przez chwilę się o tym zastanowicie, to nie ma w tym w gruncie rzeczy nic dziwnego. Wiemy, że dochody są rozłożone zgodnie z rozkładem potęgowym. Zróbmy sobie próbkowanie. Weźmy 100 osób na ulicy i spróbujmy zobaczyć, kto jest spośród nich najbogatszy. No pewnie jakąś tam wartość uzyskamy. Jeżeli spróbkujemy 1000 osób, no to na pewno znajdziemy tam osobę bogatszą. Tak? Ta wartość x max, czyli największa wartość obserwowana w rozkładzie, będzie większa. Teraz spróbujmy cały Poznań. Kto jest najbogatszą osobą w całym Poznaniu? Teraz rozprzestrzeńmy to na całą Polskę. Tak, widzicie, że ta największa obserwowana wartość zależy w jakiś sposób od rozmiaru próbki. Tutaj widzicie tą faktyczną zależność. Okazuje się, że ta zależność jest dana takim wzorem. Zresztą pod koniec tego wykładu dojdziemy do tego, skąd to się bierze. Teraz przyjrzyjmy się konkretnemu przykładowi próby dopasowania empirycznego rozkładu do rozkładu potęgowego. W tym eksperymencie mamy milion liczb, które zostały wylosowane z rozkładu potęgowego z wykładnikiem charakterystycznym alfa równym 2,5. Częstotliwość występowania tych liczb jest przedstawiona na tym rysunku. Tu, jak widzicie, na razie ten rysunek nie jest logarytmiczny, tak? To jest zwykła zależność liniowa i dla tych liczb, powiedzmy, że mniej więcej do granicy tam 6, 7, 8, ta linia jeszcze jest w jakiś sposób czytelna. Natomiast pytanie, czy to wystarczy, żeby stwierdzić, że rozkład jest potęgowy? Teoretycznie trochę to tak wygląda. Znakomita większość to są wartości małe, między 0 a 2. Te wartości troszeczkę większe zdarzają się rzadziej. Pytanie, jak rzadko? Pytanie, czy to 8 to już jest granica? No, oczywiście, że nie. Teraz spójrzmy, jak wygląda ten sam wykres, kiedy rozciągniemy go na całą domenę. Okazuje się, że tak jak poprzednio, tak, dla tych kilku pierwszych kubełków, tutaj już dla uproszczenia grupujemy wartości w niewielkie kubełki,
jesteśmy w stanie odróżnić od siebie częstotliwość występowania liczby, na przykład 1, 2, 3, 4, tak? Zaokrągliliśmy to do liczb całkowitych, ale już na przykład różnica w częstości występowania między 10 a 18 albo między 13 a 20 jest kompletnie nieczytelna. A co będzie, jeżeli spojrzymy sobie na cały przedział? Tak? Jak duża jest różnica między częstością występowania wartości 8128 a na przykład 2956? Kompletnie tego nie widać. Wynika to z tego, że te wartości w rozkładzie potęgowym, one muszą wystąpić, ale prawdopodobnie bardzo rzadko. Ponieważ my mamy tutaj milion liczb, to prawie, że wszystkie wylosowane liczby są w bardzo niewielkim przedziale, tak naprawdę, no powiedzmy, mieszczą się od 0 do 10, ale te duże wartości typu 3000, 6000, 10000 też występują, chociaż znacznie rzadziej. Jak zatem stwierdzić, czy rzeczywiście mamy tutaj do czynienia z rozkładem potęgowym? Pierwszy pomysł, który już widzieliśmy w ubiegłym tygodniu, to przejście do przestrzeni logarytmicznej. Zamiast zliczać częstość występowania w przedziałach liniowych, tak jak sobie zrobiliśmy tutaj, zrobiliśmy sobie przedziały o szerokości 1, tak, efektywnie, zaokrąglając do najbliższej liczby całkowitej, moglibyśmy sobie to narysować w przestrzeni logarytmicznej, tak, zarówno x, jak i y, co oznacza, że dostaniemy mniej więcej taką oś. I teraz zliczamy częstotliwość występowania, ale tutaj tą częstotliwość również rysujemy na osi logarytmicznej. Jest lepiej. Jest już zdecydowanie lepiej. Obserwujemy pewne dopasowanie do prostej, ale znów pytanie, czy te odstępstwa, które tutaj obserwujemy, zarówno dla stosunkowo niedużych wartości, jak i dla stosunkowo małych i tych najmniejszych wartości, czy te odstępstwa można uznać za wystarczająco nieduże, żeby nadal mówić tutaj o dopasowaniu do rozkładu potęgowego. Poza tym, jeżeli my próbujemy dopasować tutaj prostą, tak, robimy zwykłą regresję liniową, próbując oszacować wartość tego wykładnika charakterystycznego alfa, to te niewielkie odchylenia, które obserwujemy, szczególnie w punktach, które, przypomnijcie sobie, że w regresji liniowej te punkty tutaj na końcu nazywane są punktami wysokiej dźwigni, dlatego że niewielkie błędy dla tych punktów powodują znacznie większy błąd oszacowania kąta nachylenia tej prostej niż w przypadku błędów popełnianych mniej więcej w środku rozkładu. Więc ta metoda przez zwykłe dopasowanie do prostej nie jest tak naprawdę jeszcze wystarczająca. Potrzebujemy czegoś więcej. Być może rozwiązaniem będzie wprowadzenie szerszych przedziałów. Być może nie powinniśmy tylko i wyłącznie zaokrąglać do jedności. Może powinniśmy sobie zaokrąglić do szerszych przedziałów. No, spróbujmy. Jeszcze jedna rzecz, której być może nie widać na tym wykresie, ponieważ tutaj też już mamy to zdyskretyzowane, ale gdybyśmy wrócili na chwileczkę do oryginalnej przestrzeni, tam gdzie te dane są po prostu tak, wartości zmiennej x, to zauważymy, że tutaj na dole, w ogonie tego rozkładu, pojawia się bardzo duży szum. Z czego on wynika? No on wynika z tego, że nie jesteśmy w stanie, tak naprawdę tutaj już się pojawia zupełna losowość związana z częstotliwością występowania. Tak? Jak powiedziałem, wartość 8121 może się pojawić, 8122 się nie pojawi, a 8123 pojawi się dwa razy. Te niewielkie zmiany będą tutaj bardzo widoczne, dlatego że tutaj mamy częstotliwość już liczoną tak, w 10 do minus 5, 10 do minus 6 i tak dalej. Więc nawet bardzo, bardzo niewielkie różnice dla tak małych wartości częstotliwości będą powodowały ogromne zaszumienie. I to zaszumienie również wpływa tak naprawdę na naszą możliwość dopasowania tej prostej w przestrzeni logarytmicznej, a w gruncie rzeczy o to nam chodzi. Tak? Kiedy próbujemy dopasować się do rozkładu potęgowego, to przede wszystkim interesuje nas konkretnie ta wartość wykładnika charakterystycznego, bo jak za chwilę zobaczymy, ta wartość ma istotne znaczenie dla interpretacji całego zjawiska. No więc, co możemy zrobić? Możemy zastosować w gruncie rzeczy dwa rodzaje dyskretyzacji. Pierwsza to dyskretyzacja na przedziały liniowe. Ta dyskretyzacja sprowadza się do tego, że szerokość każdego przedziału jest od
n do n plus 1, z to jest oczywiście szerokość każdego przedziału, więc przyjmując na przykład za z równe 10, będziemy mieli przedziały od 0 do 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40 i tak dalej, i tak dalej. Ważne jest, że szerokość każdego z n przedziałów, do których dokonujemy dyskretyzacji, pozostaje taka sama, tak? Mamy stałą szerokość każdego przedziału, no i teraz zliczamy, ile razy wartości wpadają do n tego przedziału. No więc patrzymy sobie tak naprawdę, ile mamy wartości, które wpadają do przedziału n tego, tak? Dzielimy to przez szerokość tego przedziału i dostajemy prawdopodobieństwo, że wartość zmiennej losowej wpadnie do danego przedziału. Oczywiście z tym dzieleniem znów mamy ten sam problem co poprzednio, dlatego że jeżeli wybierzemy bardzo szerokie przedziały, na przykład co 1000, to wówczas w pierwszym przedziale od 0 do 1000 znajdą się w zasadzie wszystkie wartości, potem będziemy mieli od 1000 do 2, od 2 do 3, od 3 do 4, ale na samym końcu w ogonie rozkładu być może znowu pojawi się, pewnie mniejsze, ale nadal będzie pojawił się ten szum, dlatego że między na przykład wartością 7000 a 8000 a 9000, tak, to będą już dosyć losowe zmiany. Lepszą alternatywą w przypadku rozkładu potęgowego jest dyskretyzacja na przedziały logarytmiczne. Te przedziały logarytmiczne oznaczają, że szerokości kolejnych przedziałów coraz bardziej się zwiększają, czyli nie mamy już tutaj stałej szerokości jak poprzednio z, ale mamy tą szerokość zwielokrotnioną o poprzednią długość i teraz przedziały będą od z do n tej do z do n plus pierwszej, czyli będziemy mieli na przykład od 0 do 10, od 10 do 100, od 100 do 1000, od 1000 do 10000 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście zliczenie częstotliwości w przedziale jest dokładnie takie samo. Różnica teraz polega na tym, że znów wracając na chwileczkę tutaj, na samym początku będziemy mieli krótkie przedziały, więc liczba wartości, które tutaj wpadnie, no, będzie mniejsza, a im bardziej posuwamy się wzdłuż osi x-ów, tym przedziały robią się coraz szersze, więc mamy jak gdyby większy zakres i więcej próbek wpadających do danego przedziału, dzięki czemu być może ten szum, który tutaj obserwujecie, być może on się w jakiś sposób wypłaszczy. Jak to wygląda w praktyce? No, w praktyce po dokonaniu tego podziału, tej dyskretyzacji logarytmicznej, ten sam wykres co poprzednio wygląda tak. Nadal w ogonie widzimy pewnego rodzaju szum. On jest związany z tym, że cały czas w tym obszarze mamy bardzo, bardzo mało konkretnych przypadków. One są, ale jest ich bardzo, bardzo mało. Są bardzo mało prawdopodobne. No i nawet bardzo drobne zmiany w częstotliwości ich występowania generują te fluktuacje. No, tak czy owak, z takiego rozkładu pewnie gdybyśmy teraz do tego próbowali dopasować regresję liniową, to oszacowanie byłoby już znacznie bardziej precyzyjne. Ale jak się okazuje, możemy zrobić lepiej. Przypomnijcie sobie ubiegłoroczny wykład, kiedy mówiłem, że jeżeli dane zjawisko, dana zmienna jest opisana rozkładem potęgowym z wykładnikiem charakterystycznym alfa, to odpowiadający mu rozkład kumulatywny, czyli rozkład Pareto, będzie również opisany rozkładem potęgowym, ale z wykładnikiem charakterystycznym o jeden mniejszym. A przecież rozkład kumulatywny w naturalny sposób wygładza wszelkiego rodzaju szum w danych. No więc możemy zrobić właśnie to. Zamiast zadawać pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że zmienna przyjmie dokładnie wartość n, możemy zadać pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że zmienna przyjmie wartość większą od n, czyli policzyć sobie rozkład kumulatywny, to jest to, co widzicie tutaj. Dochodzimy do takiej formułki, no i oczywiście tutaj mamy znowu tą stałą normalizacyjną, natomiast sama zmienna jest dana przez x odjąć alfa minus 1, czyli mamy wykładnik charakterystyczny alfa o 1 mniejszy, to jest właśnie ten rozkład Pareto. I jeśli teraz wykreślimy ten rozkład kumulatywny, to dostaniemy coś takiego. Jak widzicie, rozkład kumulatywny bardzo, bardzo ładnie nam wypłaszczył ten obszar ogona, tam gdzie pojawiały się największe błędy. I gdybyśmy teraz do tego dopasowali regresję liniową i zczytali z tej regresji wartość współczynnika alfa, to dodając 1 powinniśmy otrzymać oryginalną wartość dla oryginalnego rozkładu. I
coś jeszcze. Okazuje się, że jeżeli mamy dużo, stosunkowo dużą próbkę, to możemy posłużyć się prostą formułką. I ta prosta formułka, jak się okazuje, działa zdecydowanie lepiej niż próba dopasowania regresji liniowej. Dla przykładu, jeżeli bym zastosował w tym dokładnie przypadku regresję liniową i spróbował z niej czytać współczynnik, ten kąt nachylenia, współczynnik kierunkowy, to wyszłoby mi 2,26. Natomiast zastosowanie tej prostej formułki, gdzie za x min oczywiście podstawiamy najmniejszą wartość, którą obserwujemy w rozkładzie, tutaj mamy sumę, to są oczywiście logarytmy ilorazów, konkretna wartość przez wartość minimalną, tak? Bierzemy odwrotność tego, mnożymy razy rozmiar próbki, dodajemy 1 i uzyskujemy alfę. Dostajemy praktycznie doskonałe odwzorowanie. Więc jeśli dysponujemy danymi, to najprostszym, najlepszym sposobem jest oczywiście najpierw zweryfikowanie takie wizualne, czy w ogóle można tutaj mówić o rozkładzie potęgowym, bo jeżeli w tej przestrzeni logarytmiczno-logarytmicznej zobaczymy coś, co będzie bardziej przypominało rozkład gaussowski, czy rozkład Poissona, no to wiadomo, że w ogóle nie ma co dalej liczyć. Natomiast jeżeli zobaczycie tam coś, co bardzo przypomina linię prostą, no to już jest pewna sugestia, że być może to jest rozkład potęgowy i wtedy możemy zastosować tę właśnie prostą formułkę do znalezienia współczynnika tego wykładnika charakterystycznego rozkładu. W tym miejscu muszę wspomnieć jeszcze o jednym rodzaju rozkładów. To są rozkłady, które czasami są mylone z rozkładami potęgowymi. To są tak zwane rozkłady lognormalne. Rozkład lognormalny to jest rozkład dany taką funkcją gęstości prawdopodobieństwa. Jeżeli to wyrażenie byśmy obustronnie zlogarytmowali, to jak widzicie dostaniemy wielomian kwadratowy, tak? X kwadrat plus x, ax kwadrat plus bx plus c. I w zależności od konkretnych parametrów, czyli średniej odchylenia standardowego, podstawiając różne parametry, dostajemy różne kształty tego rozkładu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że istnieje pewna kombinacja, która generuje, coś takiego, co na pierwszy rzut oka może wyglądać jak rozkład potęgowy. Rozkłady lognormalne są związane ze zdarzeniami czy z procesami, które mają charakter multiplikatywny. Bardzo często stosuje się je na przykład do monitorowania zachowań giełdy, gdzie na przykład Bessa albo Hossa jest właśnie modelowane za pomocą takiego rozkładu, gdzie mówimy na przykład, że rodzenie się paniki wśród inwestorów na giełdzie właśnie jest mnożeniem się tej paniki przez kolejne dni. Ale generalnie rzecz biorąc, wszelkiego rodzaju zjawiska, które starają się opisać jakąś dynamikę populacyjną, w której występują właśnie takie procesy multiplikatywne, zazwyczaj dobrze poddają się opisowi za pomocą rozkładów lognormalnych. Natomiast one w obszarze, który nas interesuje, to znaczy w obszarze analizy i sieci i eksploracji sieci społecznościowych, w zasadzie nie występują. Natomiast możemy spotkać się z rozkładami potęgowymi z wykładniczymi obcięciami. Cóż to takiego jest? Otóż gdybyśmy pominęli ten człon, to dostalibyśmy rozkład potęgowy. Jaki jest efekt wprowadzenia tego członu? Rozkłady potęgowe z odcięciem wykładniczym są opisane za pomocą dwóch parametrów, alfa, który decyduje gdyby o kształcie całego rozkładu, i tej wartości x0, która jest pewną wartością graniczną. To jest wartość, którą możecie w pewnym przybliżeniu zinterpretować jako fizyczna granica, poza którą rozkład potęgowy się załamuje. Na przykład liczba maili, którą dostajecie codziennie do swojej skrzynki, jest opisana prawem potęgowym, ale istnieje pewna fizyczna granica. Tak? Nie można dostać więcej maili niż, i tutaj wstawiamy sobie jakąś liczbę, albo
częstość występowania nazwisk. Tak? Znów tym obcięciem będzie w jakiś procent wielkości populacji kraju, no bo trudno sobie wyobrazić kraj, w którym 50% populacji ma jedno i to samo nazwisko i tak dalej, i tak dalej. Więc jest gdzieś jakaś fizykalna granica, która zatrzymuje dany proces. I ta granica właśnie jest reprezentowana przez to x0. W efekcie dostajecie coś takiego, tak? Gdzie do pewnej wartości, tu mamy na przykład rozkład stopni wierzchołków w sieci, która jest generowana z rozkładu power law, i mamy prawdopodobieństwo, że dany wierzchołek będzie miał taki stopień wyjściowy i tutaj są stopnie wierzchołków, tak, 1, 2, 3 i tak dalej. No i jak widzicie, oczywiście rozkład jest logarytmiczny, tak, i mamy w tym miejscu mamy załamanie. Z jakiegoś powodu gdzieś w okolicach stopnia 30-40 następuje przerwanie tego rozkładu. Tak? Być może fizycznie nie można mieć więcej interakcji opisywanych tutaj przez stopień wyjściowy niż 30 dziennie. I to załamanie powoduje, że poza tą granicą oczywiście też jeszcze się pojawiają jakieś wartości, ale bardzo widzicie wyraźnie taki punkt przegięcia. Teraz skąd on się bierze? Rozważcie sytuację wtedy, gdy wartość tej zmiennej x jest dużo mniejsza niż x0. Co wtedy mamy? Wtedy mamy ten ułamek, który jest bliski 0, zatem mamy e do minus 0, czyli 1 przez e do 0, czyli generalnie 1. Tak? I wtedy ten czynnik im x jest mniejszy od x0, im dalej jesteśmy od tej granicy rozkładu, tym bardziej ten fragment jest zbliżony do jedynki i dostajemy oryginalne prawo potęgowe. Natomiast im bardziej x zbliża się do x0, tym bardziej dochodzimy do tego czynnika, który tutaj hamuje, czyli 1 przez e do pierwszej. Tak? Albo już za granicą 1 przez e do kwadratu, do trzeciej i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście to powoduje, że tą wartość, którą tutaj mamy, jeszcze bardziej wymnażamy przez coraz to większą liczbę i dostajemy to schodzenie w dół. Tak? Stąd bierze się to odcięcie. W jaki sposób ten punkt odcięcia, ten parametr x0 wpływa na analizę czy interpretację funkcjonowania systemu? Jeżeli ta wartość jest stała, ona jest po prostu zadana z góry, tak? Jeżeli właśnie możemy ją interpretować w ten sposób, że to jest jakaś fizykalna granica dla procesu, tak będzie najczęściej, no to wówczas poszczególne momenty rozkładu, pierwszy, drugi, trzeci moment, tak, czyli średnia, odchylenie standardowe, kurtoza i tak dalej, są skończone. Natomiast jeżeli tak się zdarzy, że ten punkt odcięcia zależy od rozmiaru próbki i im większy rozmiar próbki, tym bardziej przesuwa się ten punkt odcięcia, to oznacza to, że konkretne systemy, czyli w zależności od wielkości próbki, tak, bierzemy sobie próbkę i ta próbka stanowi pewien zamknięty system, który badamy, to każda z tych próbek indywidualnie rzecz biorąc jest mierzalna, natomiast nie istnieje jedna miara wspólna dla wszystkich próbek. Gdybyśmy chcieli, wracając do naszego przykładu z dochodami, dla niewielkiej próbki, która obejmuje sobą na przykład jedną miejscowość, wnioski, które byśmy wyciągnęli z analizy takiego rozkładu, byłyby diametralnie inne niż wnioski, które byśmy wyciągnęli analizując na przykład całe miasto, całe województwo czy też cały kraj. I oznacza to wówczas oczywiście, że nie posiadamy jednej wspólnej skali, którą moglibyśmy przymierzyć do całego rozkładu. Na tym etapie też warto wspomnieć o pojęciu rozkładów z długim ogonem, albo czasami je się nazywa rozkładami z tłustym albo grubym ogonem, fat tail distribution, long tail distribution, różne terminy tutaj się pojawiają. Ten termin jest troszeczkę mylący, on jest używany w różnych kontekstach, często w marketingu, tak, przypomnijcie sobie Chrisa Andersona i jego słynny artykuł Wired na temat przyszłości handlu internetowego, gdzie właśnie twierdził, że te long tail distributions będą decydowały o sposobie handlu w internecie. Istnieje pewna w sumie uzgodniona matematycznie definicja tego, jaki rozkład należy traktować jako rozkład z długim czy też tłustym ogonem, i ta definicja mówi o tym, że dany rozkład ma
charakter long tail, wtedy jeśli w granicy rozkład kumulatywny, czy kumulatywna wersja tego rozkładu dąży do nieskończoności. Jeśli tak jest, to wtedy ten rozkład jest rozkładem o grubym ogonie, w przeciwnym wypadku nie. No i tutaj macie kilka przykładów, tak, z kolei odwróconych troszeczkę, kumulatywne wyrysowanie dla różnych wartości współczynnika alfa tego zależności pomiędzy kumulatywnym posiadaniem dóbr, a ułamkiem najbogatszych ludzi. Poprzednio widzieliście częściej ten diagram obrócony symetrycznie wokół tej osi, tak, że to na osi X-ów był ułamek dóbr, to kumulatywne dobra, a na osi Y-ów był ten ułamek najbogatszych ludzi. No ale to jest jedno i to samo. Dobrze. O czym jeszcze powinniśmy sobie wspomnieć? Otóż powinniśmy wspomnieć również o problemie wędrującej mrówki. To jest ostatnia rzecz, którą chciałem Wam przedstawić, jeżeli chodzi o matematykę praw potęgowych, i troszeczkę wyjaśnić, skąd się bierze jedno z najbardziej chyba dziwacznych zjawisk, jeżeli chodzi o te rozkłady. Otóż wyobraźcie sobie mrowisko, które jest położone na gałęzi i mrówka wychodzi z tego mrowiska. Może iść tylko w lewo albo w prawo. Nie ma możliwości. Zakładamy, że ten ruch jest tylko w jednym wymiarze. I zakładamy, że ta mrówka całkowicie losowo błądzi. Z prawdopodobieństwem jedna druga idzie parę kroków w lewo i z tym samym prawdopodobieństwem idzie parę kroków w prawo. I przed każdym kolejnym ruchem losuje sobie, czy pójdzie w lewo, czy pójdzie w prawo, i w ten sposób właśnie losowo sobie błądzi po tej swojej gałęzi. Pytanie brzmi, czy ta mrówka wróci kiedyś do mrowiska? Wyobraźcie sobie, że tutaj mamy pozycję 0. Na osi X odłożone są kolejne iteracje, czyli kolejne kroki czasu, są kolejne kwanty czasu. Wyobraźmy sobie, że to jest ruch w lewo, a to jest ruch w prawo. W tym miejscu jest mrowisko, czyli w pierwszym kroku mrówka idzie w lewo, potem znowu idzie w lewo, idzie w prawo, potem się to porusza, lewo, prawo, tak, teraz jest na prawo od mrowiska, już bardzo się oddaliła od prawo, teraz powoli wraca. Tutaj z kolei niebieskim macie wyrysowaną trajektorię, gdzie najpierw oddaliła się w prawo, zbliżyła się do mrowiska, znowu odeszła w prawo, potem była w mrowisku, potem poszła w lewo i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy sobie rozważać, badać tysiące takich spacerów losowych i mierzyć różne ich wartości. Co z tych pomiarów wynika? Otóż wynikają z nich czasami zdumiewające wnioski. Na przykład, gdyby, biorąc pod uwagę, że prawdopodobieństwo ruchu jest 1 druga w lewo albo w prawo, to gdybyśmy sobie spróbowali policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że w danym momencie tau mrówka znajduje się w mrowisku, to ono jest dane takim zerom. Ono jest proporcjonalne do tau do potęgi 3 drugie. Mniejsza z tym, skąd to się bierze. Może jak wrócimy do tematu losowych spacerów, to dokładnie sobie tą zależność wyprowadzimy. Ale co nas interesuje? Mamy pewną skończoną wartość, znaczy dla każdego momentu tau wiemy dokładnie, jakie jest prawdopodobieństwo, że w tym momencie tau mrówka powróci do mrowiska. Natomiast jeżeli spróbujecie sobie teraz policzyć średni czas powrotu, ten średni czas powrotu to oczywiście całka oznaczona od zera do nieskończoności z tego, że w chwili tau ta mrówka będzie w mrowisku, czyli to jest prawdopodobieństwo, że w chwili tau mrówka jest w mrowisku, tak? To jest ten moment, który nas interesuje, i całkujemy od zera do nieskończoności po tau. Wyjdzie nam, jeżeli sobie podstawicie tutaj za to, podstawicie sobie to prawdopodobieństwo, wyjdzie nam całka z 1 przez pierwiastek z tau, co daje nieskończoność. Czyli mimo, że my dla każdego punktu w czasie wiemy dokładnie, jakie jest prawdopodobieństwo, że mrówka w danej chwili będzie w mrowisku, to nie potrafimy w żaden sposób policzyć średniego czasu powrotu. Jeżeli będziemy sobie uruchamiali nieskończenie wiele takich losowych spacerów, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jaki jest średni czas powrotu, mierząc ten moment, w którym trajektoria przecina oś X. Czyli kiedy następuje powrót, czasem będzie on bardzo szybko, czasem nastąpi później, czasami nigdy nie nastąpi. Tak? I stąd ten średnio oczekiwany czas wynosi nieskończoność.
Tutaj z kolei macie mrówkę, która nie mieszka na drzewie, która mieszka sobie na ziemi, więc ma możliwość maszerowania w dwóch wymiarach. I to jest jej mrowisko. Tutaj widzicie pojedynczą trajektorię. Ta mrówka teraz losowo z prawdopodobieństwem 1/4 idzie na północ, na południe, na wschód albo na zachód. No i tutaj macie jakąś trajektorię jej losowego spaceru. Pytanie brzmi, znowu podobnie jak poprzednio, kiedy mrówka wróci do swojego mrowiska. Tu z kolei może się okazać, możemy sobie zobaczyć, gdzie średnio znajduje się mrówka. Średnia pozycja mrówki w chwili T wynosi 0. Oczywiście, no bo skoro ona z tym samym prawdopodobieństwem idzie w lewo, w prawo, w górę, w dół, tak, no to średnio nie rusza się w ogóle z mrowiska. Więc mamy wyliczone średnie położenie mrówki. Jak dobre jest to oszacowanie? No to policzmy sobie. Możemy policzyć sobie błąd oszacowania, czyli policzyć sobie, weźmiemy jako miarę błąd średniokwadratowy, czy pierwiastek z błędu średniokwadratowego. Bierzemy sobie położenie mrówki, xi, bierzemy sobie średnie położenie mrówki, to średnie położenie mrówki to 0, tak? Wyliczamy sobie z tego błąd oszacowania i cóż nam wychodzi? Wychodzi nam pierwiastek z T, czyli ten błąd oszacowania jest proporcjonalny do chwili, w której to mierzymy. Błąd będzie mniejszy w sekundę po wyjściu mrówki z mrowiska, ale będzie większy 2 sekundy, będzie jeszcze większy 4 sekundy, będzie jeszcze większy 8 sekund, więc co z tego, że potrafimy policzyć jakąś wartość, średnią pozycję mrówki, skoro błąd naszego oszacowania położenia mrówki rośnie cały czas wraz z czasem do nieskończoności. I to jest związane z pewną własnością, z taką ogólną własnością praw potęgowych, którą macie przedstawioną na tym slajdzie. Momenty rozkładu potęgowego. Przypomnijcie sobie, że pierwszy moment to jest średnia, drugi moment to jest wariancja, trzeci moment to jest skrośność, czwarty moment to jest kurtoza itd., itd. Generalnie rzecz biorąc, jeżeli mamy rozkład potęgowy z wykładnikiem charakterystycznym alfa, to tylko i wyłącznie pierwsze alfa minus 1 momentów rozkładu istnieje. Reszta jest nieokreślona. To znaczy, jeżeli alfa zawiera się pomiędzy 1 i 2, tak, to, czyli na przykład wynosi 1,5, to wtedy mamy alfa minus 1, 0,5, czyli 0 tak naprawdę momentów, czyli wszystkie momenty są nieskończone. Jeżeli mamy alfę między 2 a 3, to wtedy tylko i wyłącznie pierwszy moment jest skończony, drugi, trzeci, czwarty i tak dalej są nieskończone. Jeżeli alfa jest większa niż 3, mniejsza niż 4, to wówczas pierwszy i drugi moment są skończone, ale kolejne są nieskończone. Cóż to dla nas oznacza? Być może najlepiej to, i to jest bardzo ważne, mimo że w pierwszej chwili na to nie wygląda, rozważmy to na bardzo konkretnym przykładzie. Mamy jakieś zjawisko opisane prawem potęgowym. Załóżmy, że to prawo potęgowe ma wykładnik charakterystyczny równy 1,7. I teraz próbujemy zmierzyć, robimy sobie kolejne próbki i próbujemy zmierzyć średnią i odchylenie standardowe w próbce. Znów, dla uproszczenia, przyjmijmy, że mierzymy średnie zarobki Polaków i robimy sobie próbki. Zrobiłem sobie próbkę na 10 osób. Tak, policzyłem średnią odchylenie standardowe. Zrobiłem sobie próbkę z 20 osób, z 50 osób, ze 100 osób, z 500, z 1000, z 10 tysięcy osób. Tak? I za każdym razem coraz bardziej zwiększam rozmiar próbki i dla każdej zwiększonej próbki liczę sobie średnią i liczę sobie odchylenie standardowe. Ponieważ to moje prawo jest opisane, to moje zjawisko jest opisane prawem potęgowym z wykładnikiem charakterystycznym równym 1,7, więc zgodnie z tą regułą żaden moment nie jest określony. Wszystkie są nieskończone. Co to znaczy? Popatrzcie, im większy jest rozmiar próbki, tym odchylenie standardowe rośnie. Ale co gorsza, im większy jest rozmiar próbki, tak samo cały czas rośnie średnia wyliczana z tej próbki. Czyli ja nie jestem w stanie tak naprawdę przyjąć, żadna z tych średnich nie jest bardziej prawdziwa niż inna, dlatego że im większą będę robił próbkę, tym bardziej ta średnia będzie rosła. Nie ma żadnej średniej, która by opisywała to zjawisko. Nie można powiedzieć,
średnie zarobki Polaków wynoszą 5000 zł. Dlatego, że ta wartość wyliczona z odchyleniem standardowym plus minus 500 zł. Nie można tak powiedzieć, dlatego że jakbym wziął większą próbkę, to wyszłaby mi inna średnia i inne odchylenie standardowe. Gdyby jednak dochody Polaków były opisane prawem potęgowym z wykładnikiem charakterystycznym równym 2,05, to wówczas to samo próbkowanie dałoby nam taki efekt. Zauważcie, że teraz średnia jest skończona. Ona oczywiście jest tutaj pewna wariancja w tej mierzenia tej średniej, ale ona jest generalnie rzecz biorąc skończona i jakbym wziął znacznie, znacznie większą próbkę, to ta średnia mi nie urośnie. Co urośnie? Urośnie mi odchylenie standardowe, dlatego że drugi moment w tym rozkładzie jest nieskończony. Zatem im większa próbka, tym ta średnia gorzej opisuje populację. Tak, bo mam średnią, owszem, ale rozrzut wokół tej średniej, czyli to, co mierzy wariancja, czy odchylenie standardowe, ten rozrzut robi się coraz większy. Więc im większa próbka, tym moja średnia jest gorszym oszacowaniem, ale przynajmniej ta średnia jest skończona. Natomiast jeżeli te dochody Polaków byłyby opisane rozkładem potęgowym z wykładnikiem charakterystycznym powyżej 3, a mniejszym niż 4, to wówczas, jak widzicie, dokładnie ten sam proces generuje nam takie agregaty. Czyli wtedy nie tylko mamy średnią ustaloną, która się nie zmienia, ale również wariancja by się nie zmieniała. Tak? Mielibyśmy ją ustaloną i wtedy moglibyśmy tak naprawdę na podstawie odpowiednio dużej próbki powiedzieć, średnia wynosi tyle, a odchylenie z odchyleniem standardowym plus minus tyle. Ale ponieważ my jesteśmy w reżimie sieci społecznościowych, które dla bardzo wielu zjawisk mają wykładnik charakterystyczny albo poniżej 2, albo pomiędzy 2 a 3, należy o tym pamiętać, że dla niektórych z tych zjawisk nie będziemy w ogóle mogli sensownie mówić o średniej i odchyleniu standardowym, a czasami będziemy mogli mówić o średniej, pamiętając jednak, że ta średnia wraz ze wzrostem rozmiaru próbki robi się coraz gorszym oszacowaniem tej próbki. I już teraz zupełnie ostatnia rzecz, wartości ekstremalne. To jest chyba najistotniejsza konsekwencja rozkładu potęgowego. Jak już wspominałem, w tym rozkładzie występowanie zdarzeń ekstremalnych jest gwarantowane. W przeciwieństwie do innych rozkładów, takich jak rozkład Poissona czy rozkład normalny, gdzie te wartości ekstremalne wystąpić po prostu nie mogą. Tutaj te wartości ekstremalne muszą wystąpić, więc na pewno, wspomniałem, będzie ogromne trzęsienie ziemi, będzie wielki pożar lasu, będzie ogromne miasto, będzie wielki krater na Księżycu, będzie to jedno czy dwa słowa, które są bardzo, bardzo często używane w języku itd., itd. Pytanie brzmi, ile wynosi ta wartość ekstremalna? I wspomniałem na początku naszego spotkania, że ta wartość ekstremalna zależy od rozmiaru próbki. Dlaczego? Prawdopodobieństwo znalezienia największego zdarzenia w próbce wynosi oczywiście 1 przez n. Dlaczego? No bo to wydarzenie jest tylko jedno. Jedno zdarzenie ekstremalne. Jeżeli mam próbkę n o rozmiarze n, no to tylko jedno z nich będzie tą wartością największą. Teraz możemy spróbować sobie sformułować problem znalezienia zdarzenia większego niż zdarzenie ekstremalne i to jest oczywiście rozkład kumulatywny, tak, od tego zdarzenia. Czyli jakie jest prawdopodobieństwo, że znajdziemy zdarzenie większe równe xmax? No ono oczywiście jest takie samo jak xmax, no bo z definicji, gdyby to xmax jest największe, nic nie ma większego. Teraz, jeżeli wstawimy do tego wzorku, wstawimy sobie wzór na rozkład kumulatywny, tak, to wyjdzie nam coś takiego, z czego możemy wyznaczyć wartość maksymalną. I ta wartość maksymalna jest uzależniona od rozmiaru próbki. I ta zależność od rozmiaru próbki, tak, ona tu jest jeszcze przeskalowana przez wartość minimalną występującą w rozkładzie, ale to, co nas interesuje, to jest tak naprawdę to. To jest to, co musimy zapamiętać. Wartość maksymalna, jakiej się spodziewamy w danej próbce, zależy zarówno od rozmiaru tej próbki, jak i od wykładnika charakterystycznego. Im większą weźmiemy próbkę, tym większe zdarzenie znajdziemy. Jak próbka będzie odpowiednio duża, to znajdziemy odpowiednio duże zdarzenie. Możemy sobie to przećwiczyć na konkretnym przykładzie.
Tak? Biorąc pod uwagę ten wzorek, jeżeli byśmy założyli, że w Warszawie mieszka 1 700 000 mieszkańców i założylibyśmy, że sieci społecznościowe między znajomymi to jest rozkład potęgowy z wykładnikiem alfa równym 2,5, to oznaczałoby, że biorąc pod uwagę całe, gdybyśmy spróbkowali całą Warszawę, ściągnęli sobie profile facebookowe wszystkich ludzi z Warszawy, to powinniśmy być w stanie znaleźć profil osoby, która ma 13 tysięcy znajomych. Gdyby ta sieć była całkowicie losowa, nie powinniśmy spodziewać się nikogo, kto miałby stopień większy niż 3. To są zupełnie, zupełnie różne rozkłady i mam nadzieję, że zeszłotygodniowe spotkanie i to dzisiejsze spotkanie uświadamia Wam, jak istotnym jest rozkład potęgowy, jak różny i mało intuicyjny jest ten rozkład w stosunku do tych rozkładów, z którymi spotykamy się na co dzień i jak duże znaczenie ten rozkład będzie miał dla dalszych naszych analiz, które będziemy wykonywali na sieciach społecznościowych. To wszystko na ten tydzień. Dziękuję serdecznie, a w następnym tygodniu zajmiemy się przykładami modeli generatywnych, to znaczy pewnych uproszczeń, które tłumaczą nam, w jaki sposób tworzą się sieci społecznościowe. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia, do usłyszenia.